PSJ był w latach 50., 60., 70. potęgą. To była najwspanialsza flaga polskiej muzyki, polskiej kultury. Reprezentowała znakomitych artystów, Polskę na świat. Paradoks polega na tym, że w obecnych czasach, od 90. i 2000. jest tylko lepiej. Wśród polskich muzyków jest znacznie więcej znakomitych muzyków o światowym, europejskim poziomie. Natomiast PSJ się od nich odsunął. Kolejny dzień naszego przerwaliśmy jakiś czas. Panie Zbyszku, czy w Polsce jest potrzebne Polskie Stowarzyszenie Jazzowe? Było bardzo potrzebne. Od jakiegoś czasu przestało funkcjonować, a ja uważam, że jest niezwykle potrzebne muzykom, nie tylko, również dziennikarzom, działaczom jazzowym, organizatorom. Muzycy starszego pokolenia, którzy nie są przyzwyczajeni do sytuacji nowej, w której trzeba walczyć o wszystko. Dawniej było to inaczej, że o nas walczono, więc myśmy mieli święty spokój, a koncertów mieliśmy mnóstwo. Polskie Stowarzyszenie Jazzowe, jak Państwo wiecie, działa od 58 lat. Jego dorobkiem i legendę stworzyły m.in. takie podmioty jak Festiwal Jazz Jamboree, Jazz Meeting, wydawnictwo PolJazz, Jazz Club Akwarium, które niestety są dzisiaj tylko wspomnieniem. Od grudnia 1995 roku ubiegłego wieku Polskim Stowarzyszeniem Jazzowym kieruje pan Krzysztof Sadowski oraz prawie niezmienny personalnie zarząd, który uczynił ze stowarzyszenia, przejmując, i to trzeba podkreślić, długi po poprzednikach, w zasadzie truchło. Raport komisji jest sporządzony nierzetelnie, nie oparty na faktach. Osoba, która go pisała, nie miała dostępu do dokumentacji prawidłowej. Dużo rzeczy jest wyssanych z palca. No, przykrość jedyna jest taka, największa właściwie, że ten raport został opublikowany na Facebooku jako audyt. Myśmy pracowali przez 20 lat, nikt z nas nie wziął ani złotówki. Wręcz przeciwnie, ja ryzykowałem swoje prywatne pieniądze przez wiele lat, kiedy PSJ nie miał żadnych pieniędzy w ogóle, żeby nawet opłacić za lokal. Także właściwie ten raport przedstawia, ten audyt przedstawia wszystko jakby odwrotnie niż jest w rzeczywistości. To jest za nieudzieleniem absolutorium zarządowi dotychczas funkcjonującemu. Tak? Tak, tak żeśmy się umówili, że nowi członkowie nie głosują z uwagi na to, że no, nie mieli możliwości oceny w tamtym okresie. Tak? Ale musimy polegać tutaj na wzajemnym zaufaniu. Głosowało w sumie 70 osób. Za nieudzieleniem głosowało 34 osoby, przeciwko temu wnioskowi było 22 i wstrzymało się od głosu 14. Czyli nie ma, to tu jest tak, 22, to jest 34 za nieudzieleniem, a 36 w sumie głosujących przeciwko wnioskowi i wstrzymujących się od głosu. Tak jest. Pracując w trybie komisji nadzwyczajnej ustaliliśmy, że jest około 900 osób w Polsce, które uprawiają zawód muzyka jazzowego, pracują w mediach na rzecz jazzu albo organizują imprezy. Około 900 osób w Polsce się kwalifikuje jako członkowie stowarzyszenia. Na poprzednim zjeździe było 61 osób. Teraz, żeby powiększyć tę liczbę, prowadzimy jakieś dzikie walki z ustępującym zarządem, podjazdowe metody stosują. Wtedy, kiedy stowarzyszenie będzie reprezentatywne dla środowiska, to nabierze nowej energii, bo jest potrzebne. Łączy nas nie tylko miłość do muzyki, ale uprawianie tych samych zawodów i musimy mieć reprezentację naszych zawodowych interesów, nie tylko artystycznych, czy też światopoglądowych. I stowarzyszenie taką rolę może odgrywać, pod warunkiem, że będzie dobrze, sprawiedliwie zarządzane. Dlaczego pan jest sam? Jeżeli miałbym odpowiedzieć, czy w tych czasach można doprowadzić do tego, żeby jakieś stowarzyszenie muzyczne świetnie funkcjonowało, to powiem tak. Jeżeli założysz i masz jasne zasady od początku, to nie ma problemu. Natomiast to jest grupa wielu wielu artystów, działaczy o bardzo różnych poglądach. No i trzeba tutaj troszeczkę takiej demokracji. Ja sam rozmawiałem z wieloma muzykami, którzy mówili, że no, nie chcą przystępować do stowarzyszenia, które gdzieś tam im się kojarzy źle. Część z nich potrafiła to uzasadnić, a część po prostu coś tam zasłyszała i ja absolutnie nie mam tutaj do nich pretensji. Pan Piotr Rodowicz uzyskał 78 głosów. Gratulacje. Kto jest przeciwko? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. Paweł jak robi, to zaraz będzie na Facebooku. Żeby w takich dobrych nastrojach na kolejnym zjeździe. Marcinie, mówiliście podczas tego spotkania o grupie remontowo-budowlanej. Co to konkretnie znaczy? Dlaczego tak? Znaczy doszliśmy do wniosku, że ta ekipa, która podjęła ryzyko po 20 latach zreformowania stowarzyszenia, Polskiego Stowarzyszenia Jazzowego, no, bardziej będzie przypominało właśnie grupę remontowo-budowlaną niż grupę, która zarządza czymś, co istnieje, ponieważ no, bardzo nie lubię tego określenia, ale to, co zostaliśmy, bardzo przypomina ruinę, no i trzeba będzie to powolutku odbudować, wyczyścić, odzyskać wiarygodność zarówno wśród muzyków, jak i wśród partnerów, którzy będą nam do tej działalności na rzecz polskiego jazzu potrzebni. Bardziej zwarto się, bardziej zwarto się. Wiecie, jak piłkarze robią bliżej się.